Ja chcę służyć wiernie swojej ojczyźnie. Dlatego kandyduję na prezydenta. Postanowiłem wziąć udział w wyborach prezydenckich. Od dziś staję do dyspozycji wszystkich Polaków patrzących w przyszłość, potrzebujących nadziei i garści optymizmu. Możemy złożyć przyrzeczenie, że my narodu nie zawiedziemy. Jeżeli wybieracie konkrety tak jak ja je wybieram, głosujcie na mnie. Jak widzicie, wszyscy to widzą. Zaczęło się na serio. My chcemy prawa i sprawiedliwości, Czwartej Rzeczpospolitej nadszedł czas. Jestem przekonany, że będę prezydentem Polski Sprawiedliwej. I jestem przekonany, że zwyciężymy. Nadszedł czas. Marketing polityczny jest sztuką uwodzenia wyborców. Wydaje się to oczywiste, ale dla samych kandydatów i ich sztabów chyba nie było. Efekt przypominał więc w dużej mierze sytuację, na szczęście czysto hipotetyczną, w której reklamę marki samochodowej przygotowywałby specjalista od podwozi lub, co gorsza, sam szef firmy. Panie marszałku! Wygramy te wybory, obiecujemy. Na was! Dzięki wam serdeczne. To naprawdę dla mnie wzruszająca chwila. Nie zawiodę was. Mam nadzieję, że rzeczywiście zbudowaliśmy siłę, która uczyni rzeczy niemożliwe możliwymi. Pan Kaczyński jest człowiekiem odważnym, zdecydowanym, zorganizowanym. W żadnym wypadku nie powinien zachłysnąć się swoją karierą, swoim zwycięstwem. Reprezentuje wybór Polski solidarnej, solidarnej i sprawiedliwej. Wybór Polski, w której biedniejsi nie będą finansowali ulg podatkowych dla najbogatszych. Wybór w Polski, w którym po to, żeby sfinansować czyjeś ideologiczne pomysły, nie będzie rósł podatek na żywność, nie będzie rósł podatek na lekarstwa. Niezależnie od tego, jakimi inwektywami, jakimi brzydkimi słowami nas w tej kampanii obrzucają, Prawo i Sprawiedliwość ma w tej kampanii odwagę mówić prawdę. Pan Donald Tusk jest niewątpliwie bardzo pracowitym człowiekiem. Ale tak jak jest bardzo pracowity i zorganizowany,
tak więcej musi mieć odwagi i pewności siebie. On jest za dobry na prezydenta u nas. Jego szybko zjedzą ludzie. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkim Jego dobrodziejstwa. Bądź pochwalona, o zwycięska Pani moja. Alleluja, alleluja, alleluja. A chłop na wsi, proszę Pana, jakby mu dziadek tygren nie dał rolniczy, to nie miałby za co butów szczepić. I rządź Pan dali, żyj Pan zdrowo. Życzymy według tych sondaży, żeby się powiedło. Stoi Wam Boże i rządźcie tu nami. Dalej, co by jeszcze został ten prezydentem. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Całe Podhale tu się zjechało z tego okolicznych wsi, wziął. No, co by Wam to powiedzieć i przekazać. No, na kogo Kaszuba ma liczyć, jak nie was? No, na nos. Kaszuba to jest górą, co nie zdążył na statek do Ameryki. To, nie, to nie, mamy nie. Jedną krew. No to jest jedna rzecz. Słuchajcie, to jest coś krępujące wam machać. Także... Ze mnie aktor kiepski. Uwaga. Serdecznie powitać, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę być równocześnie waszym gościem. Tak, tu? Chyba tu będzie lepiej. Tyle ma żarła, nie mnie, tylko mikrofon. Ja niczego nie będę obiecywał. Ja nie jestem człowiekiem, który miałby w sobie taką bezczelność i opowiadał ludziom bajki w rodzaju głosujcie na mnie albo na moich przyjaciół. A my wam rozdamy pieniądze. Panie Marszałku, teraz chciałem Pana zaprosić do wręczenia i rozdania. Donald Tusk twierdził, że w przeciwieństwie do innych nie będą niczego obiecywać. Dobry pomysł, gdyby ludzie rzeczywiście oczekiwali braku obietnic. Niestety, ludzie uwielbiają obietnice, przede wszystkim takie, które odpowiadają na ich potrzeby. Wiarygodność takiej obietnicy jest faktem istotnym i angażującym. Wiarygodność braku obietnicy jest natomiast dla wyborców obojętna, bo i tak nic na tym nie mogą zyskać. Gdzie są machacze? Machacze. Smyczowego już widziałam, jeszcze machacze przed wejściem. Dobra, jakby skleiły, to byśmy miały to. Nie zamysł pasuje? Na pewno pasuje. Pasuje, szczególnie dziewczynom pasuje. Najlepszym z kandydatów, który mógłby podnieść rękawice i który mógłby kontynuować dziesięciolecie dobrej prezydentury, która poza nami, jest pan Włodzimierz Cimoszewicz. Najserdeczniej zapraszam. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, zrobię wszystko, by w Polsce było jak najwięcej zgody. Gotów jestem współpracować z każdym, kto kieruje się w swoim postępowaniu dobrem naszego kraju. Chcę ludzi łączyć, nie dzielić. Witam Panią. Bardzo dziękuję. Mam ją. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
kogo mamy zaanonsować? Bednarski Stanisław. Przed chwileczkę, przepraszam. Bednarski, tak. Ze dwóch. Jakie spotkanie będzie z dziennikarzem? Czy to nie, nie wiem, nie wiem. Proszę nie wchodzić. No nie wchodzę. Nie, no ale pan już wchodzi. Proszę bardzo. Na razie nie ma do przyjścia. Przepraszam, przepraszam. Proszę bardzo. Kolejne zapytanie, czy pan marszałek no, na sekundę do pana przyjdzie. No to ja rękę po pana mi twarz mam. Poczekam na chwileczkę. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję bardzo, że pan przyszedł. Dziękuję bardzo. Podobało się bardzo mądre. Tak, ale ja w imieniu organizacji młodzieżowej, bo ja ją w Polsce współorganizowałem. Ja rozumiem. Dwa słowa. Ale w tej chwili to już jest niestety niemożliwe. A słówko jedno i rękę podać. Ale już niestety no, pan marszałek tam ma dalsze zajęcia. Ale, ale jedno słowo. Może ja przekażę wszystko, bo będę się jeszcze dzisiaj z panem marszałkiem widziała, dobrze? Ale przecież jest jeszcze. Ale przepraszam bardzo, ma inny obowiązek. Bardzo mi przykro, że się nie mogę ręki mu nawet podać. Wcześniej widzi pan, gdyby pan... Byłem, co mnie tu trzymali. Ale pan marszałek już niestety wychodzi. Będę będzie pan. Pan marszałek już tam wyszedł, no niestety. Ale jeżeli pan mi poda swój adres, to ja spowoduję, że marszałek się do pana odezwie. Stanisław Bednarski. Dobrze, ja już piszę przed. Do spotkania nie doszło. No nie doszło, bo tam pełno ludzi było. W proteście przeciwko deprawowaniu obyczaju politycznego w Polsce przez część polityków i część dziennikarzy rezygnuję z udziału w wyborach prezydenckich. Teraz kolej na tych, którzy nie rządzili, tych, dla których każdy ważny jest człowiekiem. Więc pomyślcie, to zależy tylko od was, by nie płakać potem nad rozlanym mlekiem. Polsce trzeba zlemperować, zrobić remont inny ład. Kiedy władza będzie nowa, wtedy zmieni się nasz świat. Zdeferować trzeba Polskę jak najprędzej, zanim oni doprowadzą nas do nędzy. Ci, co byli, co rządzili, co kradli nas. Zdeferować kraj ojczysty jest już raz. Pan Andrzej Leper jest butny. Czasami nawet ordynarny, bezwzględny. Uważam, że powinien pohamować swoją pychę. To go zgubi w przyszłości. Przy nim w tej chwili więzienia jeszcze nie ma. I dzisiaj ja ostrzegam wszystkich właśnie przed liberałami. To są liberałowie. To nie jest żadna lewica ani prawica. Oni kierunek mają jeden. Resztę Polski rozgrabić, resztę Polski sprzedać. Nie mam jednego takiego ideału, ale zawsze będę miał w najlepszej pamięci Ronalda Reagana, człowieka prostego, a wielkiego. Znaczy to, co było najbardziej imponujące, to to, że niczego nie komplikował. Jak Związek Sowiecki był złem, to był złem i dlatego wygrał. Bardzo szanowałam Indirę Gandhi, bo łamała pewne stereotypy tamtej kultury i jej polityczne działania były takimi właśnie strategicznymi i bardzo wychodzącymi w przyszłość. Dużym szacunkiem darzyłem zawsze De Gaulle'a. Dla mnie wzorem zawsze był De Gaulle i Palme. Dbali o swój naród, prowadzili politykę prosocjalną, prospołeczną z szacunkiem dla własności prywatnej. Bez wątpienia człowiekiem, który potrafił odwrócić bieg jakby rozkładu swojego państwa, uczynił je znowu istotnym europejskim w jakimś zakresie światowym mocarstwem, to był to Charles de Gaulle. Wyraźnie na naszej scenie politycznej, na której od 16 lat jedyną partią, która nie zmieniła nazwy, jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Bo złodzieni gonili nami oczywiście również idioci, którzy sami wierzą w te głupoty.
Ale, proszę Państwa, prawda jest taka. Wszyscy, którzy mówią, że dadzą, to zbiorą. A my odwrotnie. My nikomu nic nie damy, ale uwaga. Obniżymy podatki i wtedy ceny będą spadały. A jak ceny spadają, to wtedy wszystkim jest trochę lepiej, nie? Oszustwieców durnych, pustych, czeka na nich Tytanika wrak. Jeszcze 18 miliardów sami wydaje na służbę zdrowia, na podwyżki emerytów i różne podatkowe. I pozwólcie, że będziemy się dzisiaj do wieczora tu bawić, bo tą scenę wykupiliśmy my, jako Samoobrona, dla was, żeby być z wami. Panie Andrzeju, proponuję teraz w amfiteatrze wykupić, następnie na rogatkach wykupić, ustawić sceny i blokadę zamienić na sceny. Tylko nie wiem, czy pan się potrafi rozdwoić, rozkroić, żeby wszędzie przemawiać do narodu. Pozwólcie, że za chwilę ja do was wrócę, ale trochę młodszy. Mogę tak zrobić? Dobrze, dzięki. Ura! Andrzej Leper, nie żyje! Nie żyje! Szkodzę sobie w drogę, to należy raz na zawsze dać im odejść. Plakaty i stickersy. Proszę bardzo. Bardzo cały czas zwraca mi uwagę, że powinienem wykazywać więcej luzu w tym przybijaniu piątki, więc ćwiczę to zajadle, no i zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Moment. No uwaga, wasza reakcja tutaj, czy dobrze, czy źle? O, uwaga, no już jest luz. Może jakieś brawa? Uwaga. Lekkie uśmiechnienie było, może powtórzymy. Marek Borowski słusznie podejrzewał, że jest zbyt sztywny jak na wymagania nowoczesnej kampanii. Starał się więc jak mógł. Niestety nie chodziło o to, by traktować element obowiązkowy jako wyzwanie życiowe, lecz by udowodnić, że zalicza się go bez wysiłku. Jeśli się nie da, to już naprawdę lepiej go zlekceważyć. Pozostali kandydaci, poza Korwinem Mikke, nie byli wyluzowani, ale na szczęście dla siebie nie próbowali udowodnić, że się starają. Wiem, bośmy byli do samego końca, ale dzisiaj nie darujemy uhonorujemy. I mówimy, że nie darujemy za to, że mamy 560 emerytur po 25 latach pracy. Nie wolno na liberałów głosować. Ponieważ wiem, że nie będzie kilku kandydatów na prezydenta, nie chcieli czy nie mogli wziąć udziału w tej debacie, więc chciałabym, żeby symbolicznie chociaż byli z nami mój ulubiony bohater kreskówek. Mam nadzieję, że państwo również są za nim. Ja bardzo bym chciała, żebyście państwo nie dali się nabierać na obiecanki tacanki. Już mieliśmy 100 milionów, mieliśmy mieszkanie dla każdego. Trzeba wreszcie szukać ludzi, którzy nie obiecują gruszek na wierzbie, ale są w stanie dostarczyć coś konkretnego. Jestem taką osobą i dlatego, jeżeli wybieracie konkrety tak jak ja je wybieram, głosujcie na mnie. Dziękuję bardzo. Jestem nazywany kandydatem egzotycznym. Tak to robią główne media. Ja nie jestem kandydatem egzotycznym. Jestem Polakiem.
I jeśli chodzi o egzotyczność, ja uważam tych kandydatów za egzotycznych, którzy przez 15 lat sprawowali władzę, są bezkrytyczni wobec tego, co uczynili do tej pory i jeszcze raz startują. Uważam, że każda kobieta, która porodziła i wychowała dzieci, musi być za to jakoś wynagrodzona. I uważam, że za każde wychowanie dzieci u kobiet się odliczy jeden rok. Jeśli więc kobieta ma 5 dzieci i je wychowała, to 5 lat prędzej pójdzie na emeryturę. To jest sprawiedliwe, ponieważ kobieta jest przeciążona pracą, wychowaniem dzieci, a nawet czasem samym mężem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Możemy poczęstować dziczkiem. Tutaj ładnie, Wrzesińskie Spółdzielni Mleczarskiej. Typowo poznańskie. Tak jest, po poznańsku, nie po poznańsku. Paru Wrzesińskie Spółdzielni Mleczarskiej. Przyozdobiony, upiększony różnymi przyprawami, także można popróbować, posmakować. Dobre. Tutaj jest to tradycją, stało się na dożynkach. Dzik z pyrą. Ja poproszę pana Tuska, aby przed wami wszystkimi doszło do dyskusji. Do dna, panie marszałku. Do dna. Może się pan odsunąć? Przepraszam. Donald Tusk! Panie marszałku, jeszcze do nas! Do nas, tutaj, do nas! A tu, prawo, prawo! A do nas, lewo! Panie marszałku, jeszcze tutaj, na sekundeczkę! Jestem jaki jestem, ty też sobą bądź. Pokaż swoją twarz, pokaż się w sobie masz. Ty naprawdę jesteś kogo znam. Czy kiedyś będę pan Marek Borowski nie powinien się zajmować stricte polityką, ponieważ w tej chwili jest bardzo znerwicowany. Jemu w ogóle zagraża inny stan zdrowia. Andrzej Leper. Tu na stadionie na Żyżlu. Ale on nie ma takiego programu. No, ale on gada, że ma lepszy program. Ale nie mówi jaki. No nie, że będą te, co mają bezrobotni, nie, czy nie mają. On rozdaje pieniądze. No, że da. Ale on gada, mówi, że prawdę gada. Ja nie wiem, kogo tu słuchać, czy on gada, jego żon. Jak ktoś panu rozdaje pieniądze, niech pan nie wierzy. To ciekawe z tym, by nie wierzyć innym. W marketingu istnieje dobrze uzasadniona reguła, zgodnie z którą reklama negatywna, to jest krytykująca konkurencję, jest zawsze gorsza od pozytywnej, czyli chwalącej samego siebie. Zgodnie z tą regułą Marek Borowski powinien mieć raczej gotową sugestię, na co on da pieniądze i dlaczego akurat ten cel jest najważniejszy. Żeby Polska była krajem sprawiedliwym. Sprawiedliwym, czyli takim, w którym każdy jest oceniany według tych samych kryteriów. Każdy, również słaby, otrzymuje to, co mu się należy. Wybierał różne takie w kampanii pojawiające się żarty wykorzystujące pańskie imię i nazwisko głównego pana kontrkandydata, pana Kaczyńskiego. Tak, słyszałem już ponad rok temu, że najprawdopodobniej Polską będzie rządził Kaczor Donald ze względu na aluzję do nazwiska mojego oponenta i mojego imienia, ale no, jesteśmy obaj i wiemy o tym, i Lech Kaczyński i ja wiemy o tym,
że jesteśmy odporni na ten, na, znaczy życzliwą bardzo i niegroźną złośliwość. Stary Donald Farmę miał, i ja, i ja, o! Stary Donald Farmę miał, i ja, i ja, o! Na farmie gęsi hodował, i ja, i ja, o! I gęm, 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 gęm. Stary Donald Farmę miał, i ja, i ja, o! Stary Donald farmę miał, i ja, i ja, o! Na niej kaczki hodował, i ja, i ja, o! Bardzo serdecznie panią witam. Bardzo serdecznie witam. Bardzo witam i życzę, żebyśmy się niedługo spotkali z nowymi życzeniami. Bardzo proszę, bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Lech Kaczyński ma z uśmiechem taki sam problem jak Borowski z przybijaniem piątki. Stara się, lecz mu to nie wychodzi. Lepiej by było, gdyby nie próbował. Istniałoby wówczas domniemanie, że wprawdzie nie chce, ale mógłby. A tak sprawa przegrana. Nerwowy grymas to nie uśmiech. Na szczęście dla Kaczyńskiego wyborcy słusznie założyli, że po wyborach będzie pewnie mało zabawnie i kwestia uśmiechów nie odegrała kluczowej roli. Za duszę marszałka i wszystkich jego żołnierzy, tych, co walczyli w obronie ojczyzny, wolnej naszej ojczyzny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kazimierz Wielki, tak, tutaj ci paczkowie, tak. Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Przez mądre prawa. Przez mądre prawa. No i działalność mądrą księdza. Samym prawem się nie działa. 3370. Spadł z konia w trakcie polowania i umarł wkrótce. Proszę bardzo. Tak z dołu to tak fatalne. Czemu pan mówi z dołu? No bo takie mają polecenia. Kampania wchodzi w ten finalny moment. Widać od wielu, wielu dni, że w tej kampanii prawdopodobnie do wielkiego finału przejdzie właśnie Lech Kaczyński i ja. W związku z tym te szanse się wyrównują. To nie jest tak, że ta kampania będzie z jakąś miażdżącą przewagą któregokolwiek z rywali. No, jeszcze dwa miesiące temu wyniki sondaży mogłyby na to wskazywać. Co więcej, zapewne w sztabie u pana dyskutowano o tym, że być może uda się już w pierwszej turze. No, jak będziemy, jeśli bylibyśmy precyzyjni, to dwa miesiące temu... No, może przesadziłem. Dwa miesiące temu to nikt nie dawał mi szansy na wejście do drugiej tury. Mam właśnie pretensję. Dlaczego pan w ogóle nie jest agresywny? Czy wydaje się panu, że ludzie docenią pana za to, że jest pan taki kurwa? Może docenią siłę spokoju. Dlaczego pan nie jest agresywny? A są sytuacje jestem, takie... Jestem mile poruszony, że tak trudne pytanie de facto kończy się komplementem. Znaczy, ja nie sądzę, żeby kultura osobista i umiar i zdrowy rozsądek to było coś złego w polityce. To dobre pytanie z agresywnością Tuska, bo pokazuje, jaka była jego ważna, silna strona osobista w wyborach. Na ogół nie pozwalał sobie na utratę kontroli nad sobą, co dla wyborców jest dowodem kompetencji. Od czasu Wałęsy samokontrola stała się ważnym składnikiem wymagań wobec prezydenta. Trochę więc szkoda, gdy w pewnym momencie kampanii postanowił podrasować swój wizerunek i przejściowo stał się nieco napastliwy. Chciałbym, żeby ludzie w Polsce uwierzyli, że warto być twardym i stanowczym i nie zamieniać tego w pokrzykiwanie, pohukiwanie i zaciskanie zębów i pięści. Jestem miłośnikiem pana Tuska, bardzo go lubię i obiema rękami i jedną nogą jestem za programem PO, oczywiście jedną nogą, bo tam trzeba iść znacznie dalej. Natomiast będę położył się rejtanem, żeby nie został prezydentem, dlatego że cała Platforma, a dawniej KLD, to jest po prostu teren wpływów niemieckich. Myślę, że to taki dość odpowiedzialny polityk, natomiast nie wiem, czy ma wystarczającą ilość determinacji, żeby iść przeciwko jakimś tendencjom ludziom. Człowiek leniwy sam się do tego przyznał, a prezydent musi być człowiekiem pracowitym. Przekonany liberał, na pewno człowiek, który jest utalentowany jako polityk. Spóźniłem się? To już lecimy. Spóźniłem się? Nie.
kiedy wygrała prawica tak zdecydowanie i będzie rządzić. Proszę zwrócić uwagę na dobre przygotowanie Andrzeja Lepera. Sprawia on wrażenie człowieka przekonanego o swoich racjach. Nie dyskutuje ze sobą samym, lecz chce przekonać odbiorcę. Ja nie wyobrażam sobie, żeby PiS, który w ostatnim etapie tej kampanii szedł w kierunku prosocjalnym, prospołecznym, obiecywał minimum socjalne, minimalną pensję zwiększyć, pomoc wszystkim ludziom, którzy wymagają opieki państwa, ludziom starszym szczególnie, a Platforma, no kierunek liberalny, całkowicie odwrotny, żeby pan... oni się dogadali. Zebrał pan świetne recenzje za garnitury. Tak? Od kogo? Ostatnio w Proście jest. Nie czytałem. Oceniają garnitury i mówią, że ma pan najlepiej skrojone. O! Naprawdę. A ja mam umawiać, że pan zawsze zakładał długie skarpetki do studia. To tak, raz tak było. Raz tak było. No. To pamiętasz, bo to no. Źle wygląda. Założyłem nogę na nogę i było widać tak. Pan Andrzej Leper bardzo się wyrobił, mówi zupełnie inaczej niż dawniej. Nawet zaczyna przejawiać pewne zrozumienie dla problemów gospodarczych. Nigdy nie myślałem, że do tego dojdzie. No ale to jeszcze trochę za mało. Jest zawodnik. Potrafi walczyć o swoje, ale jest kłopotem Polaków, a nie atutem. No, zadziwiająca kariera. I cieszę się, że może nie tak daleko sięgnął, jak to jeszcze niedawno wyglądało. Także jakieś tam resztki racjonalizmu w polskim społeczeństwie są. Ma dobre intencje. Chociaż wyraża je w sposób trudny do zaakceptowania. Jak chodzi o Andrzeja Lepera, no to jest też mający swoistego rodzaju talent populistyczny przywódca, który w warunkach naszego dzisiejszego społeczeństwa może liczyć na pewne powodzenie. No, ja bym chciał, żeby właśnie to społeczeństwo tak zmienić, żeby nie było tego rodzaju szans. Dlaczego jest pan dobrym kandydatem? Dlaczego pana zdaniem będzie pan dobrym prezydentem? Ja na pewno mam znacznie większe doświadczenie praktyczno-państwowe. Znaczy oczywiście Donald Tusk pełnił przez wiele lat funkcję wicemarszałka Senatu, następnie wicemarszałka Sejmu i tutaj jest jakby z tego punktu widzenia nie można powiedzieć, że on nie pełnił funkcji państwowej. Natomiast no, nie pracował w aparacie rządowym czy w takim organie jak Najwyższa Izba Kontroli. Nie kierował wielkim organizmem miejskim, no nie do porównania z innymi w naszym kraju, jeżeli chodzi o rozmiary, nie do porównania, jakim jest Warszawa. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny sposób, w jaki mówi Lech Kaczyński, do siebie raczej niż do rozmówcy. Najwyraźniej nie jest pewien swoich racji i próbuje się do nich przekonać. Niezbyt pewny ton głosu wskazuje na to, że raczej mu się to nie udaje. Są większe niż mojego, szkodnie, powtarzam, szacownego konkurenta. No Kaczyński mówi dużo, mało robi. Widzę program gospodarczy PiSu, no to mi się płakać chce. Wczoraj pan Kaczyński, nie, czy pan Marcin, ten tam, przepraszam bardzo, ja go znam, tak, tylko z tym ciało nazwisko. Na premiera oświadczył takie 5 najważniejszych punktów, między innymi, zmienił kompletnie wszystkie, były nieważne, a jeden to ustalić górny pułap cel na podręczniki szkolne. No to jeżeli takie są najważniejsze problemy, no to przepraszam bardzo, coś tu nie jest w porządku. Coś jest w tej powszechnej opinii takiego strachu przed osobą, więc też się boję. Nawet jeżeli to nie jest zidentyfikowane, boję się. Lech Kaczyński! 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 Panie prezydencie, jest pan naszą ostoją, jest pan naszą wspaniałej postawy, godnej, uczciwej, z wielką klasą. Jest pan we wszystkich elementach lepszy od swojego przeciwnika. Życzymy zwycięstwa panu. Uwag, niech żyje! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Lech Kaczyński! Do widzenia. Trzymamy kciuki. Pan marszałek Tusk, tam gdzie go rozbudowali. Tak, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję, przepraszam. Serdecznie. Przepraszam, dziękuję. Bo my nie wchodzimy na widownię, rozumiem? Nie, my się nie. To po pierwsze.
tutaj jest garderoba. Nie pośle. Lepiej poczuli. Tak, i żeby się potem tak. Nie macie czarnej teczki. A, teczka to jest teczka. Ale mogę się granatowym udać. No, jak się pojawi, to wiesz. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby mój konkurent nie czuł odpowiedniej przewagi urody, że tam siedzi godzinę czasu. Nie, ale wiesz, może wrócić do tego pomysłu wspólnej debaty dla wszystkich telewizji. No może, ale to proszę bardzo, ja nie mam nic tylko temu, jak chciał mieć, żebyśmy razem ustalali skład osób prowadzących. No bo na pewno się zaczęli z serdeczną przyjaciółkę Hany Bartkiewicz. Jeżeli można prosić, będzie bardzo wdzięczny, ponieważ na taki układ sił walczących o fotel prezydenta to długo, długo czekał. Tak? Żebyście byli panowie z prawej strony. Także bardzo dziękuję. Polska prezydenta Donalda Tuska będzie gorsza niż polska prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Będzie inaczej. Polska solidarna będzie lepsza od Polski liberalnej. To po pierwsze, ponieważ Polska solidarna będzie dbała o interesy wszystkich grup społecznych w równym stopniu. Jeśli zostanę prezydentem, to ta prezydentura będzie taka jak ja. Ja lubię ludzi i ufam Polakom. I dlatego ta prezydentura będzie łagodziła konflikty. Będzie, jak taka potrzeba przyjdzie, będzie zaporą dla radykałów i dla polityków nieodpowiedzialnych. Nie będę przytaczał tych... W debacie telewizyjnej jasno było widać ważną różnicę między kandydatami. Lech Kaczyński starał się prezentować szeroką perspektywę, wielki obraz, w którym on jest tylko statystą, bardziej ofiarą konieczności historycznej niż jej twórcą. Donald Tusk natomiast odwoływał się do siebie samego jako siły sprawczej. Na poziomie takim, jak byli przygotowani do prowadzenia kampanii, obaj zrobili tym razem jak najbardziej słusznie, bo skupili się na swoich silnych stronach. Siłą Kaczyńskiego była wizja, a Tuska on sam jako człowiek. To prawda i rzeczywiście skoro może cierpnąć na plecach. Ja nie mówię o panu, że byłem w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o porządnych ludzi, to mogę zapewnić, że niczego się obawiać nie muszą. Że zrobili w dniu święta. Umawiamy się, że nie ma chodzenia. Okej? Okay? A panowie pilują, że nie ma przed chodzenia. Grzegorz Kajdanowicz ma pierwsze wejście, drugie wejście ma. Mikołaj Kunicza oddaje 2 zł. Ale na scenie pojawia się Michał Kamiński, dźwięk jest uciszony, za animacja i Michał Kamiński zapowiada Jana Pytrzaka. Kończy się impresja o Solidarności i z powrotem wejście animacji i jazz. I wejście prezydenta z TVP2. I wtedy jazz jest ściszony.
No i tutaj kończy się scenopis. Słuchajcie, jestem bardzo wzruszony. Wiem, że jeszcze trwa w tej chwili ogłaszanie komunikatów, ale chciałbym powiedzieć wam, że to jest najważniejszy dzień w moim życiu. Jest zwycięstwo. Za dwa tygodnie finał. Dzisiaj chciałbym podziękować milionom Polaków, którzy opowiedzieli się za Trzecią Rzeczpospolitą. Za Czwartą Rzeczpospolitą. Wspierałam kampanię Bardzo Męża i zawsze liczyłam, że zwycięży przynajmniej, chociaż nie w drugiej turze, ale w trzeciej. Nie w drugiej turze. To znaczy w następnym rozdaniu. W wywiadzie dla tygodnika Angora Jacek Kurski powiedział m.in., że poważne źródła na Pomorzu mówią, iż dziadek Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. Poseł przeprosił wtedy Tuska, jednak jak podkreślił, nie za oszczerstwo, tylko za osobistą pomyłkę. Przerażające jest to, że to kłamstwo wymyślone w sztabie Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane według scenariusza najpierw przez bulteriera pana Kaczyńskiego, posła Kurskiego, następnie zostało dzisiaj powtórzone przez kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Tylko człowiek niemądry albo plugawy może z więźnia Stutthofu robić, no nawet nie chcę tego mówić, żeby też nie ranić mojej matki. I za to odpowiedzialność spada, przykro mi to powiedzieć, także na Lecha Kaczyńskiego i to jest dla mnie najbardziej przykre zaskoczenie. Jeżeli rzeczywiście komuś tam zrobiono krzywdę, szczególnie z osób, których już nie ma na tym świecie, to ja na pewno za tego rodzaju metody kampanii nie odpowiadam i na pewno i wyciągnę konsekwencje także wobec siebie, w sensie na konieczności przeprosin. Chciałem przeprosić pana Donalda Tuska za to, że pomyliłem jego dziadka z rodzonym bratem jego dziadka. No, wcielony, czy tam, prawda, wciągnięty do armii. Ostatecznie okazało się, że Józef Tusk został przymusowo wcielony do Wehrmachtu. Po 3 miesiącach przeszedł na stronę aliantów. Dziś zrozumiałem, że prawdopodobnie z punktu widzenia mojego dziadka lepiej było dla takich ludzi jak ja, wnuków, których wychowywał na polskich patriotów, bo taki miał zamiar i takiego go zawsze znałem. Widocznie uznał, że lepiej, żebym tego fragmentu tej prawdy nie znał. Czy Andrzej Leper jest człowiekiem uczciwym? Czy Andrzej Leper jest człowiekiem prawym? Czy Andrzej Leper proszę nie miał konfliktu z prawem? To w takim razie ja bym chciał, żeby przedtem i kolega tutaj mój z drugiej strony był łaskaw odpowiedzieć na to, czy Jerzy Urban jest człowiekiem uczciwym i prawym. Ale chyba... Czy Leszek Miller nie doprowadził do tego? Nie. Jest różnica między nimi, to różnica zasadnicza. I ja nie będę po raz 50 odpowiadał na to samo pytanie. Dlatego, bo
Ja muszę powiedzieć, że poparcie ze strony ludzi, którzy tworzyli w Polsce tak zwany układ... Ja tylko chciałam wyjaśnić słuchaczom, że Leszek Miller nie jest w parlamencie, a Jerzy Urban też nie jest w parlamencie, a Andrzej Leper jest w parlamencie i Andrzej Leper może zostać wicemarszałkiem Sejmu. Raz jeszcze powtarzam. Niech pan spróbuje raz trzymać się prawdy w tej sprawie. Chociaż raz. No nie, ja bym... Chociaż raz. Ale panie prezydencie, ale... się pan robi agresywny. Panie... Naprawdę pana serdecznie proszę panie... o to. Prawda jest tego rodzaju, że nie grozi żadna koalicja z udziałem samoobrony rządowa. Ona jest faktem. Bo ona stała się wczoraj faktem. Ale pan teraz przeszkadza, panie marszałku. No więc właśnie. Nie ma i nie będzie tego rodzaju koalicji. To jest sprawa pierwsza. I chciałbym tutaj jeszcze raz, po raz kolejny zapewnić. Natomiast Andrzej Leper to ma być straszak na pewną część elektoratu, która chciałaby mnie poprzeć. I to jest po prostu prosta socjotechnika. I to, co jest moją obawą w stosunku do pana, panie Donaldzie, to jest to, że cała pańska kampania, a w takim razie później i cała pańska prezentura, to może być jedna wielka socjotechnika. Ja to jest próba robienia czarnego PR-u. Ja wiem, że pan ma świetnych specjalistów od tego w swoim sztabie i to jest rzecz naprawdę głęboko nieuczciwa. Dziennikarze Gazety Wyborczej, no, która naprawdę w stosunku do pana jest bardziej sympatyczna niż w stosunku do mnie, to chyba pan przyzna, nie zaprzeczy pan tutaj, mówili, że w trakcie wszystkich poprzednich dyskusji to pan miał zaciśnięte szczęki i straszne oczy. Ja sądzę, że ta... Nie, uśmiecha się pan marszałek. W tej chwili się uśmiecha. To ja się też wielokrotnie uśmiechałem w wiem, trakcie tej rozmowy. Wiem. No więc, tylko że pani tego nie mówi słuchaczom. Na tym polega różnica. Uśmiecha się Lech Kaczyński. Tak, więc natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli ja mam jakieś... Naprawdę mówili, że straszne oczy? Tak, natomiast... Tak, takie ciemne, stalowe, nieprzyjemne. Nieprzyjemne? Mhm. Natomiast ja mogę teraz powiedzieć śmieje się tak. Pani redaktor. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, panie marszałku. Jeżeli ja po tej kampanii odkryłem jakieś nowe pańskie cechy, to tylko jedno. Ja się obawiam, że kiedy pan będzie działał w stresie, to będzie bardzo niedobrze. Na wzór amerykański żony kandydatów stały się również kandydatkami na pierwszą damę. To nie jest wcale objaw nepotyzmu, ale prawidłowy element budowania własnego wizerunku. Wizerunek jest tym skuteczniejszy, im bardziej rozbudowany i bliższy emocjonalnie. No a do tego udział żon i dzieci jest bardzo przydatny. Na pewno pierwsza dama powinna razem z mężem godnie reprezentować kraj. Żona powinna wspierać męża, angażować się w sprawy, które są możliwe do realizacji. Ja w tej nie sądzę, że musiała specjalnie się zmieniać. Pierwsza dama powinna odznaczać się wyjątkowym ciepłem, dobrocią. Powinna prowadzić działalność charytatywną. Szanowni Państwo, już za kilka minut na ekranach telewizorów zobaczymy, kto zdobył zaufanie Polaków i kto przez najbliższe 5, a ja wierzę, że przez najbliższe 10 lat będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Jest ciekawe, dlaczego to Kaczyński w końcu wygrał. Z punktu widzenia kreowania własnego wizerunku był wyjątkowo źle przygotowany. Nieprzekonująca prezencja, nawyk patrzenia po bokach, mówienie do siebie, a nie do rozmówcy, zbyt skomplikowane zdania, częsta utrata emocjonalnej kontroli i ujawnianie negatywnych emocji. To wszystko powinno go dyskwalifikować. Był jednak lepiej niż inni kandydaci przygotowany do obiecywania rzeczy, na których większości wyborców zależało i które rozumieli. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nie tylko wierzyli w mój sukces, ale od lat mnie do tego przygotowywali. Nie wiem, w jakiej kolejności zacząć, ale na pewno od kilku lat twardo wierzyli w mój sukces, wspierali mnie, namawiali. Dwaj młodzi posłowie, wymienię w kolejności alfabetycznej, Bielan i Kamiński.
cię prowadzi, Bogi Maryja. No wiem, tu miało być 10 minut, ja mogę jedną. Ta mi się podoba bardzo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignacy Krasicki, Lew i zwierzęta. Lew, ażeby dał dowód, jak wielce łaskawy, przypuszczał konfidentów do swojej zabawy. Polowali z nim razem, a na znak miłości on jadł mięso, kompanom ustępował kości. Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędy, chcąc im jawnie pokazać większe jeszcze względy, ażeby się na łasce jego nie zawiedli, pozwoliłby jednego spocić siebie z jedni. Po pierwszym poszedł drugi i trzeci, czwarty. Widząc, że się podpaści, lew, choć nie obżarty, żeby ujął drapieży, a sobie za kału, dla kary, dla przykładu, zjadł wszystkich pomału. Dobrze. A to mi się mniej podobał. Trzeci to jest strasznie krótki, bo ja to sobie czytałem też, to jest tak. Trudne do przeczytania. To no, możemy podjąć, bo akurat Ignacy Krasicki sporo ma do wyboru. No. Podpowiedzieć coś? Tak, to niech pan podsunie mi jakąś krótką jeszcze, bo dobroczynność, a tym to nie chce być takim. O, to jest świetna bajka. Polecam serdecznie. Rybka mała i szczupak.